Zawał serca występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn i jest jeden z największych problemów współczesnej medycyny klinicznej, a kardiologii przede wszystkim. Natomiast rzeczywiście jest to pewnie mit, że kobiety chorują rzadziej. Myślę, że po to, żeby precyzyjnie o tym powiedzieć, to kobiety chorują mniej więcej o 10 lat później. Czyli tak samo często występuje zawał serca u 60-latki, jak u 50-latków. To wynika z tego, że kobiety przez wiele lat swojego życia, tego pierwszego okresu, są chronione hormonalnie, czyli ta aktywność hormonalna kobiet sprzyja utrzymaniu zdrowia naczyń. Kobiety, które chorują później, wcale nie chorują ani ciężej, ani łagodniej. Chorują tak samo poważnie i od bardzo wielu elementów, bardzo wielu czynników zależy ten przebieg kliniczny zawału serca. Głównie zależy od tego i warto o tym powiedzieć, że od początku objawów pacjent, niezależnie od tego, jakiej jest płci, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, powinien jak najszybciej znaleźć się pod opieką kardiologów. Są tak zwane czynniki ryzyka miażdżycy i zawału serca. To jest palenie, podwyższone stężenie cholesterolu, nadciśnienie jako trzy kluczowe i wiele innych. To jest cukrzyca, to jest brak aktywności fizycznej, to jest niewłaściwie skonstruowany sposób żywienia. Wiele tych czynników jest. Organizm jest tak skonstruowany, że bywa i zdarza się to bardzo często, że nie mamy żadnych sygnałów ostrzegawczych wcześniej. Są czynniki ryzyka, ale nie ma żadnej dolegliwości i zawał bywa pierwszym objawem choroby.